Fejmie Mama 9, jest ze mną Marcin Malczyński. Witam serdecznie. Marcin, jak leciały te kopnięcia, to czułeś, że może być taka piekielna siła? Co poczułeś w momencie uderzenia? Wiesz co, pierwsze kopnięcie gdzieś tam chyba weszło na udo, to jeszcze było takie okej, ale jak zaczął kopać po dole łydki, to drugie, trzecie, czwarte, naprawdę nie spodziewałem się aż takiej siły od niego. A z nogą jak w tym momencie, to co tam się wydarzyło? Wiesz co, no bardzo mocno stłuczona jest, co widać po tych guzach. No nie wiem, no trzeba będzie rentgen zrobić jutro, jeżeli się nie zmieni, ale no tutaj stwierdzili, że jest tylko stłuczona, dzięki Bogu. A spodziewałeś się takiego ataku akurat na nogi, czy bardziej tutaj gdzieś byłeś przygotowany na górę? Wiesz co, bardziej myśleliśmy, że będzie kopał na górę, na jakieś midle czy haje, tak jak wczoraj, ale no gdzieś tam te nogi też myśleliśmy, że będzie kopał aczkolwiek nie na łydkę, bardziej udo. Jakby to było udo, to jeszcze idzie gdzieś tam przetrwać, ale tak ten dół łydki to jest kurwa morderstwo. A siła tego uderzenia, bo widać tutaj jakby ze strony drugiej, od strony telewizyjnej, no to było widać, było, że... Było słychać, było czuć, kurwa, naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego, było strasznie szybkie, też nawet nie nadążałem zareagować, żeby nogę odstawić, więc no wielki szacunek dla niego. Myślałem, że gdzieś tam rzuca słowo na wiatr, ale naprawdę wyszedł zdeterminowany, no i zrobił to, co powiedział. I co teraz? Będziesz jakoś próbował tutaj rewanżować się w powrocie? Wiesz co, na chwilę obecną Kuba jest na pewno ponad moim zasięgiem, poza moim zasięgiem. To na pewno wydaje mi się, że w tej kategorii nie ma na niego mocnych jak na razie. Aczkolwiek też myślę o kategorii wyżej, bo 84 bardzo ciężko było mi zbić wagę. Troszkę mi to siły zabrało, więc myślę gdzieś tam catchweighty 8-8 jeszcze, ale 9-3 chyba bardziej gdzieś tam przy następnej gali, gdzieś tam 11 może tak, aczkolwiek no rewanż z Kubą jak na razie nie ma żadnego sensu, gdzieś to zrobił, więc zrobiłby to pewnie drugi raz na chwilę obecną jeszcze w tej wadze. Także zobaczymy, co też przyniesie. No Kuba bardzo dużo poświęca czasu na treningi, a jak to jest w Twoim przypadku? Czy jakby to MMA i Fame MMA to jest, można powiedzieć, takie hobbystyczny dodatek, czy takie pełne też poświęcenie i jakbyś teraz po tej walce do tych treningów podchodził? Wiesz co, ja cały czas podchodzę do nich bardzo profesjonalnie, spędzam bardzo dużo czasu na tym. Zaraz, za chwileczkę. Bardzo profesjonalnie do tego podchodzę, robię swój plan treningowy w 100%. No aczkolwiek no, na Kubę no, po prostu nie byłem gotowy, jeszcze tak pokazał czas. A teraz, jeżeli chodzi o walkę twojego brata, no też będzie bronił pasa, będziesz go jakoś dociążał, jak będziecie się przygotowywać, będziesz go wspierał w tych przygotowaniach? Tak, oczywiście, ja tylko tą nogę, nie wiem, doleczę 2-3 dni, mam nadzieję, że będzie okej i wracam na matę pomóc przygotować Dawida. Dobra, ja tobie dziękuję, nie będę już dłużej przetrzymywał, jeżeli chcesz coś dodać od siebie, to bardzo. No ja chciałem pozdrowić i przeprosić wszystkich tych, którzy gdzieś tam na mnie liczyli, wiem, że była was garstka, ale to zawsze coś miłego, także to tyle i jeszcze raz gratuluję Kubie po prostu. Dziękuję.